No i cześć, witam Was z dawnej Doliny Wisły, kiedyś właśnie tędy płynęła Wisła. Witam Was też w niedzielny poranek, ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem. No i wybrałem się na zimowe grzyby. Jak widać, troszeczkę błękitnego nieba czasami się pojawia, chociaż słońca niewiele jest, bo pod bardzo dużym kątem pada i nawet niewielka warstwa chmur potrafi skutecznie zasłonić promienie słoneczne, ale jednak trochę jest, bo w zeszłym tygodniu nie było ani grama, niebo było szczelnie zawalone chmurami i dzień się zamienił w noc. To jest właśnie Dolina Wisły. Tutaj kiedyś płynęła dawno temu Wisła. Wyraźnie widać koryto. Teraz te koryto jest wyprostowane, tak żeby nie zalewało tutaj pobliskich miejscowości. Od dawna już jest wyprostowane. No i są też wały przeciwpowodziowe, które nieraz Wam pokazywałem. Wyraźnie ten wał, może nie wyraźnie, ale widać go tam. O. A ja mieszkam tuż za tym wałem, 200 metrów z drugiej strony, także to wszystko mam praktycznie, można powiedzieć, pod nosem. No i dziwne jest też to, taki paradoks, że jak kupowaliśmy ten dom tutaj, no to kupowaliśmy też z różnymi polami, łąkami razem i te koryto Wisły jest naszą własnością, może nie całe, tylko połówka mniej więcej do tego rowu, który tutaj jest, czyli to, co tutaj widać. To taka ciekawostka tylko, a ja się wybieram na zimowe grzyby. I tych zimowych grzybów szukamy właśnie głównie w rozlewiskach rzek, bo tutaj jak widać Wisła wylała jakiś czas temu. To bardzo sprzyja zimowym grzybom, a przynajmniej płomienicom, które zbieram. No i właśnie w tych miejscach można to znaleźć, głównie na powalonych, gnijących częściach wierzb. Tutaj widać pracę bobra, widać jakie błoto się zebrało wszędzie. W starym korycie Wisły, ale nie tylko, można znaleźć też dużo śmieci i butelek. Skąd one się tu biorą? A przypływają z wodą. Jak jest wysoki stan wody, to woda rozlewa się po okolicznych łąkach i nawet dość daleko, czasami w głąb lądu potrafi sięgnąć i wymywa wszystkie stare śmietniki, które kiedyś były tworzone, no bo teraz już śmieci się tak nie wyrzuca, ale kiedyś były jakieś dzikie śmietniki, gdzieś tam ktoś wyrzucał. Zresztą jak ludzie wyrzucają gdzieś butelki na łąkach i tak dalej, ich nie widać, ale one potem uzyskują pływalność i się rozprzestrzeniają właśnie wzdłuż koryta Wisły. A co ja tu widzę? O, to chyba jest mieszkanko bobra. Zobaczcie. Wywalona kupa piachu właśnie spod takiej skarpy. A tam wyraźnie widać norę. O, właśnie tam. No gdzieś w końcu bóbr musi mieszkać. A tutaj mamy zaraz obok robotę bobra. On właśnie żywi się łykiem drzew. Musi też bardzo dużo drzewa ścinać, bo mu cały czas siekacze rosną. Także ciągle musi pracować. I ścina całkiem sporo drzewa. Ja Wam chyba już kiedyś pokazywałem, że potrafi ściąć tak duże drzewa, jak tutaj widzicie. Jak się uweźmie, to i takie drzewo zetnie. Zresztą nie wiem, czy widać, ale tam widać, że już też są próby podjęte. No ale dobra, nie gadam tyle, bo trzeba zbierać grzyby. Ja wiem, że te grzyby się już pojawiają. To są oczywiście płomienice. No i idziemy ich szukać. Ja ich szukam właśnie w takich miejscach jak tutaj, gdzie czasami woda się rozlewa, ale w tym roku bardzo dużo padało, więc one i są też wyżej. I głównie na połamanych wierzbach, takich może nie olbrzymich, ale mniejszych gałęziach, takiej grubości ręki. Szczególnie jeżeli gałęzie gdzieś leżą na ziemi, cały czas podmokają, albo nawet i są częściowo pod ziemią. No i płomienice dość łatwo się szuka, bo są żółte. Te wyglądają jakby płomień ognia. I dlatego chyba taka nazwa. Są żółte, ale są też i bardzo pyszne, bo już wczoraj miałem okazję skosztować. Mam takie swoje miejscówki. Przejdziemy tu wszystkie krzaki i Wam pokażę, jak znajdę jakieś ładniejsze egzemplarze. Oczywiście one dopiero teraz się zaczynają. Płomienice zawsze się pojawiają. O, proszę, już mamy. One się zawsze pojawiają tuż po pierwszych mrozach, przymrozkach. Właśnie teraz się śnieg stopił, bo przez tydzień było mroźnie, nawet do minus 8 stopni. I teraz jest odwilż, plus 7. I właśnie pojawiają się płomienice. Także odkładam kamerę i zaczynam sobie ścinać. Zbieramy same kapelusze. W zależności, na jakie grzybki trafimy, mogą one mieć taki żółtawo-brązowawy kolor, ale częściej są jasne, tak jak obrzeże tego kapelusza i całe owocniki potrafią być jasne.
No i są w kilku rzutach. To nie jest tak, że raz zetniemy, potem już ich nie będzie. Są w kilku rzutach, na ogół gdzieś od grudnia, nawet i do lutego czasami. To wszystko zależy od temperatury i od pogody. Tak jak powiedziałem, zaczynają się po pierwszych przymrozkach, no a kończą się po jakimś miesiącu, dwóch. Dobra, nożyk i zabieramy kapelusze, bo pieńki są niejadalne. Woda sobie pomału spływa ze starego koryta Wisły, a ja mam tutaj taką miejscówkę, właśnie tam, stare powalone drzewo. Idziemy sprawdzić. O, tutaj dopiero są młode egzemplarze. Myślę, że jeszcze z tydzień trzeba będzie poczekać, ale tam już całkiem ładne kapelusze widać. I tutaj również, popatrzcie, to są młodziutkie płomienice. Także muszę tutaj przyjść dokładnie za tydzień. No i dzięki temu, że ociągam się trochę z montażem filmów, mogę Wam zrobić teraz wrzutkę. Dokładnie tydzień później jestem na kolejnym grzybobraniu. I tak wygląda te same miejsce. Teraz wszystkie owocniki są już elegancko dojrzałe. Mniej więcej od takiego maluszka, jak tutaj widać po prawej stronie, w okresie zimowym mija tydzień do momentu, kiedy kapelusz jest idealny do zbioru. Ja już kończę na tą chwilę grzybobranie i teraz mam tych grzybów dużo więcej. Myślę, że już około kilograma. W tym samym miejscu grzybki pojawiają się w różnych miejscach. No i za chwilę znowu w mojej siateczce przybędzie sporo owocników. Dzisiejsze danie będzie dużo większe. Zobaczcie tutaj piękne owocniki. No i kolejne, które zbiorę po około tygodniu. Zostawiam je tak, że mniej więcej przez miesiąc będę mógł powracać w te same miejsca i zbierać kolejne grzyby. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, jak rzeka wylała. Przedtem przeskakiwałem przez ten rów, a teraz muszę wszystko obejść dookoła, jakiś kilometr. I nie mogę sobie pozwolić na skrócenie przeprawy. Bardzo deszcze padały. No i dzisiaj mocno wieje, tak naprawdę mocno, co zresztą chyba słychać. Dobra, kontynuujemy odcinek sprzed tygodnia. A tutaj takie troszkę ładniejsze grzyby. Zobaczcie, jak ta płomienica wygląda. Miękki taki pieniek, brązowy na dole i taki lekko omszony. Ale nie pomylicie tego z żadnym innym grzybem, bo o tej porze roku żadne grzyby tego typu nie rosną, a tym bardziej trujące. Lisówka jeszcze jest dość podobna i można by było teoretycznie ją trafić, ale ona jest gorzka w smaku, a płomienica jest słodziutka. A zobaczcie tutaj, jakie ładne egzemplarze. Cały pieniek jest porośnięty. Jest ich naprawdę sporo. Tutaj. I popatrzcie. Pełno, pełno płomienic. Tylko, że jeszcze im trochę wzrostu brakuje. Szkoda by było mi ich teraz ciąć. Widzę, że mają potencjał, żeby jeszcze troszkę podrosnąć. I wrócę tutaj za kilka dni. O tej porze roku grzyby bardzo pomału rosną. Nie jest to tak, że za dzień, dwa będą nagle duże. Może nawet do tygodnia. Będą po prostu na święta, jako kolejna potrawa. Zobaczcie w ogóle, w jakim ja się gąszczu poruszam. Przypomina to trochę dżunglę tropikalną. Tyle, że no już nie zieloną o tej porze roku, ale w lecie, gdyby chcieć tędy przejść, to trzeba by było mieć maczetę, bo jest pełno właśnie takich chwastów. No a tak właśnie wygląda nowe koryto Wisły. Zostały wykopane już wiele, wiele lat temu, po to, żeby Wisła nie zatapiała okolicznych miejscowości. Dzięki temu płynie prosto w głębokim, czystym korycie, a kiedyś po prostu meandrowała po okolicznych łąkach, polach. No i bardzo często wylewała, powodowało to bardzo duże podtopienia. Zobaczcie, całkiem fajnie to wygląda, jeżeli tylko niebo jest czyste, to nawet i w zimie potrafi być przyjemnie. Jeszcze gdzieniegdzie resztki śniegu pozostały po poprzednich obfitych opadach śniegu, a było go naprawdę sporo, gdzieś miejscami nawet do 30 cm dochodziło. No i szukamy dalej. Wszystko to podmokłe takie tereny, gdzie woda się często utrzymuje dłużej po rozlewiskach. No i oczywiście trzeba w takich kaloszkach sobie chodzić,
bo żadne inne obuwie się do czegoś takiego nie nadaje. Czasami potrafi ładne parę centymetrów wciągnąć. I to są najlepsze miejsca właśnie dla płomienic, bo one muszą mieć bardzo, bardzo dużo wilgoci. I właśnie takich powalonych pni. Głównie wierzb, ale i też pewnie inne drzewa. No i powracam do domu przez pole kukurydzy. Nieskoszony jeszcze, chyba tak już zostanie. Ale sarny tutaj nie protestują, bo widzę, że jest wyżerka niezła. A tutaj kolejna nora i to wygląda na norę lisa. Nawet łapy są odciśnięte. Trzeba stąd zmiatać, bo mi się jeszcze oberwie. No i tak wyglądają grzybki po zbiorze jeszcze w woreczku. Ja je w tej chwili czyszczę, ale to nie jest mój pierwszy zbiór, to już jest trzeci zbiór. Minęło już trochę czasu, odkąd zacząłem kręcić ten odcinek. Ja zwykle jestem spóźniony z publikacją, więc płomienice już dość dawno są dostępne do zbioru. No i tutaj grzyby już częściowo oczyszczone, pocięte. Zaraz to pójdzie do mycia letnią wodą. Trzeba porządnie przemyć, wypłukać. No i dalszy proces już obróbki termicznej. No i gotowe, grzybki wypłukane. Teraz trzeba obrać cebulę, przesmażyć na patelni, dodać grzybki. No i tutaj właśnie żonka pichci. Do cebuli zeszklonej wrzucamy grzyby. I mieszamy. No i teraz właśnie w takiej konsystencji trzeba to chwilę pogotować. Dołożyć trochę wody i za chwilę. Bulionu, a nie wody. Bulionu, no dobra. No i za chwilę do tego przyjdzie jeszcze troszkę śmietanki kwaśnej. I teraz do tak przygotowanych grzybów, lekko odparowanych, wlewamy dwie łyżki śmietanki kwaśnej. I po przygotowaniu jest gotowe. No i tak właśnie finalnie wygląda ten sosik. Ilość śmietanki wedle uznania. Ktoś lubi więcej, może dać więcej. Ktoś nie lubi wcale, może nie dać wcale.
ale jest to bardzo dobre danie i uznaję te grzyby za jedne ze smaczniejszych. Są po prostu bardzo delikatne i takie aksamitne w smaku. No dobra, tyle na dzisiaj, a wy możecie sobie jeszcze pooglądać zachód słońca, który dzisiaj mieliśmy. Cześć, na razie.